amerykański Jehowa. Rozumiesz to? Przetecznica, Babilon Wielki i ta córa właśnie Jehowa, kobieta Jehowa, tak samo Ellen White od Adwentystów. Także Dawidku, nie podniecaj się, bo oni mają prawo zmieniać papier i pisać oraz, a ich i oraz, a ja nie mam prawa Słowie Bożym mówić, jak jest słowo duchu, duch prawdy mnie prowadzi, Jana 14, 17. Ty nie masz ducha prawdy, bo masz ducha organizacji Świadków Jehowy i Jehowa cię opętał, Jehowa amerykański, tak? Jak kiedyś, co ma wspólnego Chrystus z Baliarem, a teraz z Jehową. Przecież Jehowa nie istnieje. Przyprowadź mi tego Jehowę, cztery oczy porozmawiamy. Przecież to jest iluzja. Tam ci siedzą tych ośmiu ciał kierownicze i potrzebują pieniądze wasze na pedofili, na kary, na łyskacze, tak? Nie wiesz, co się dzieje tam w środku. To samo, co w Watykanie. To jest mafia faryzeuszy, Annaszy, Kajfaszy, nowożytnych, plemię żmijowe, rozumiesz? Jakby Chrystus dzisiaj przyszedł, to tak samo plemię żmijowe. Powiedz temu lisowi. Chrystus mówi, strzeżcie się zakwasu faryzeuszy. A tobie zakwasili mózg Jehową i bronisz firmy Jehowa, widzialnej organizacji. Nie masz wiary. Masz widzialnych, fałszywych braci Świadków Jehowy i siostry. Pozdrówcie siostry. Pozdrówcie bracia. A sióstr nie macie? Macie. Jehowa ma i siostry, i braci. Jehowa amerykańska. Ale finansujecie ten monstrum, te swoje fałszywe doktryny. I organizacja ci zmieniła srebrzanka i przekład Nowego Świata, czarne okładki. To aż dwie Biblii musieli napisać, sfałszować, ale nie pisali słowo pionier. Pionierów nie macie, a stoją. I religię sobie wpisali, tylko jedna prawdziwa religia, Efezjan 4:5. Słowo wiara występuje, a wiara, Hebrajczyków 11, rozdział od 1 do 40. Wiara jest to, co nie widzimy, a wierzymy. Ja wierzę w doskonałe rodziny, w raj na ziemi, bez wojen, śmierci, chorób i bez twojego kłamstwa. Organizacji Świadków Jehowy nie będzie, bo oni kłamią. Oni odebrali Chrystusowi wszystkie tytuły i zrobili z niego anioła. A to oni mają być aniołami. Mateusz 24:31. Wybranymi, bo ja jako Syn Człowieczy mam ich posłać. Jezus nigdy nie był Synem Człowieczym. Ale jest Synem Bożym, ma Ojca, ale to nie Jehowa amerykański, to jest Jego Ojciec, mój dziadek, tak, bo Jego Ojciec nie jest moim Ojcem. Tak samo jak Twój tata ziemski nie jest moim tatą. Na rodzinie można poznać Boga? Jak się dołączy 2000 lat żywego słowa, że to słowo jest żywe i pszenica już dorosła, dojrzała. I teraz Mateusz 3:12, my zbieramy tą pszenicę, która się pochowała w religiach. U Świadków, Adwentystów, Baptystów, Wolnych, Katolików, wszędzie ta pszenica jest, te mądre dziewice wszędzie są. I teraz albo przyjmujesz Chrystusową prawdę, który oddał życie za nas na Golgocie i się dokonało, że zbawił 8 miliardów ludzi, ale tylko tych, co będą ufać mu 100% i wierzyć. Jemu 100%. Mateusza 17:5. Jego słuchajcie. Ojciec Jezusa tak powiedział. Trzy razy. Mateusza 5 rozdział od 17 do 20. Jeśli nasza sprawiedliwość nie będzie większa jak uczonych w piśmie faryzeuszy. Ty jesteś faryzeusz i masz pisma, nie szukasz sprawiedliwości, a żyjemy w czasie Sodomy i Gomory. Także anioł Bogdan, 1 Mojżesza 19 rozdział, podaje ci rękę słowa prawdy króla Izraela. Baranka, który stoi na górze Syjon. Izajasza 66:8. W ciągu jednego dnia na Syjonie, nie w Ameryce, w Rolniku, na Syjonie narodzi się naród z prawdy. Jakub 1:18. Gdy zechciał, zrodził nas z prawdy. Ci, co go przyjęli, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, stali się synami Bożymi. Dzieci robią w pieluchy. Ja jestem Synem Bożym, a ty walczysz ze mną. Dawidku, czemu mnie prześladujesz? Dzieje apostolskie 13:10. Zobacz, dlatego mnie prześladujesz, bo Rzymian 8:19. Ja jestem zrodzony jako Syn Boży. Jest zrodzenie Synów Bożych. Córki też ma Chrystus jako Bóg Wszechmogący. 2 Koryntian 6:18. Apostoł Paweł, 1 Koryntian 2 rozdział, 2 werset. Nie znał Jehowy, tylko Chrystusa. A reszta to śmieci. Także twoje śmieci z organizacji, strażnica, przebudźcie się. Efezjan 5:14. Obudź się, bo jesteś martwy dla Chrystusa. A chwalisz tą biznesmenową organizację fałszywych proroków, Mateusz 7:15 w krawatach, amerykańską biznesmenów, tak? To jest polityka, to jest biznes, to jest Amway, Scepter, to jest firma. Góra ma kasiorkę, a miliony na nich robią, na ich zboczenia. Gdzie są pieniądze? Nie ma Boga. Jezus 5 tysięcy nakarmiał, a teraz 5 tysięcy, 8 milionów karmi tych 8 tych ciał krewniczych, zamiast służyć. Mateusz 20 rozdział,
25-28. Nie tak ma być między wami. Kto chce być wielki, ma być waszym sługą. To ja ci służę prawdą, czasem, miłością i pokarm na czas słuszny. Na WhatsAppie ci tyle przesłałem tego pokarmu, że nie możesz się do tego ustosunkować. Trzyma się tylko jednego wersetu, Mateusz 17:3. Odpowiedziałem ci, skreśliłem słowa niedobre, wyszedł jeden Bóg, Chrystus. Chrystusa mają poznać. Efezjan 4:20, ja się uczę Chrystusa. Efezjan 4:21, jak prawda jest w Jezusie, nie w Jehowie. Także nie przykręcaj Chrystusa, nie morduj go kłamstwem Jehową amerykańskim. Bo Judasz się powiesił, bo zdradził nie Jehowę, tylko Jezusa. Zdradził Jezusa Judasz, plemię żmijowe Judaszowe. Nie bądź plemieniem, nawracaj twoich braci świadków Jehowy do Chrystusa. Dzieje Apostolskie 1:8, Dzieje Apostolskie 4 rozdział od 10-12 i Dzieje Apostolskie 9 rozdział od 5-25. Błogosławieństwo dla 8 milionów świadków Jehowy. Mateusz 10:8, objawienie 20 rozdział 6 werset. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Wprawdzie dla Chrystusa, w Jego miłości, doskonałości, nieśmiertelności.